Cześć wszystkim, jestem Pawlica 96, a to jest pierwszy film z ciekawostek ze świata Kagurga Kao. Chciałbym tę serię tworzyć w postaci shortów, ale niestety nie wiem, czy w każdym z filmów wyrobię się w 60 sekund, ponieważ podobno to jest jedyna z wytycznych. Jeśli się nie wyrobię, to będzie to po prostu w postaci interesujących filmów, żeby nie powiedzieć zwykłych. Jak rozwiązać problemy z grafiką, które towarzyszyły grze najprawdopodobniej od Windowsa XP, któregoś service packa, aczkolwiek mogę się mylić. Tak czy inaczej, ten film pokazuje, jak to naprawić. Potrzeba w pliku konfiguracyjnym gry zmienić ArtDevice równe 0 na 1 oraz EnableSoft równe 0 również na 1. Niektóre systemy, możliwe, że w Windows 7 i później wyższe, aby móc zapisać w pliku konfiguracyjnym gry, należy upewnić się, że gra jest zainstalowana w innym miejscu niż pliki, do których dostępu blokuje system. Tak przy okazji. Ponoć pierwszy raz skorzystałem z jakiegoś poradnika w internecie. Nie pamiętam konkretnie z jakiego. Przy okazji skorzystałem z własnej inwencji twórczej, aby zmienić triple z równego 1 na aż 360, biorąc pod uwagę pełny kąt obracania postacią w grze, oczywiście na swoją własną odpowiedzialność. Moja znajomość programowania była na niesamowicie wysokim poziomie. Hehe. Na szczęście uświadomił mnie Radek Krzyśków. Triple oznacza, że gra używa potrójnego bufora przy renderowaniu. Ta opcja przyjmuje tylko wartości 0 lub 1. To wyjaśnia błędne wyświetlanie ilości żyć i rękawic w niektórych poziomach. Na szczęście tylko w niektórych. Reszta to jest efektem zdobycia przedmiotów w poziomach dodatkowych. Jeżeli chcesz zmienić sterowanie w pliku konfiguracyjnym gry, dopisz linijkę Camera Relative Control równe 1. Tą opcję sprawdziłem, ale dla mnie była niepasująca do Kagurga Kao 1. Sterowanie raczej przypominało to z Kagurga Kao rundy drugiej. Jeśli chcesz, to zostaw łapkę w górę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i już dziś zapraszam was do kolejnych filmów na moim kanale. Cześć i pozdrawiam!